Witam Was, kochani, w kolejnym foodbooku na moim kanale. Zanim przejdę do robienia posiłków, to chciałabym tylko zostawić tutaj bardzo ważną informację, a mianowicie już w ten czwartek, czyli 23 grudnia rusza nasza strona. Na naszej stronie znajdziecie e-booki takie jak Fit Fast Food, Fit jednoporcjowe desery, a także przekąski imprezowe, czyli coś idealnego przed Sylwestrem. Do tego znajdziecie tam 2 jadłospisy na 7 dni każdy, więc jeśli lubicie nasze przepisy i jesteście zainteresowani, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. A jeśli chodzi o nazwę strony i o dokładną godzinę startu, to będę informować na pewno na swoim Instagramie oraz na naszej grupie na Facebooku, która nazywa się 80×20. Dzisiaj na śniadanie będą tosty francuskie na słodko i będą one z budyniem waniliowym oraz z malinami na ciepło. I tutaj do zrobienia tostów potrzebne jest oczywiście pieczywo. U mnie jest to pieczywo Graham. Jeśli o nie chodzi, to zdecydowanie najlepiej smakuje takie albo lekko podpieczone, albo dosłownie takie wczorajsze, bo wtedy te tosty wychodzą chrupkie. Do tego budyń. Jeśli chodzi o budyń, to tak jak zawsze powtarzam, jak macie możliwość, to wybierajcie budyń bez cukru i dosłodźcie słodzikiem. Do tego mleko do ugotowania budyniu. Oczywiście słodzik, u mnie jest to erytrytol, mam tylko wersję zmieloną na puder. Oliwa do smażenia, do tego jedno jajko i tak jak mówiłam, maliny. Jeśli o nie chodzi, to ja je sobie delikatnie podgotuję, aby były na ciepło, bo tutaj użyłam malin mrożonych. Zaczynam robienie śniadania, czyli najpierw odmierzam 250 g mleka i z tego odlewam około 50 g. Do tego dodaję 20 g budyniu. Oraz słodzik. Jeśli chodzi o słodzik, to zawsze dodaję na oko i ewentualnie, gdy jest go troszeczkę za mało, to później jak już budyń jest ugotowany, to go dodatkowo dosładzam. Teraz czekam, aż mleko mi się zagotuje i w międzyczasie bełtam jajko. Tutaj jak widać mleko już jest zagotowane, także dolewam budyń rozmieszany z mlekiem. Na patelni rozgrzewam oliwę i w międzyczasie rozmrażam maliny. I gdy oliwa jest rozgrzana, to chleb obtaczam w jajku, a następnie dodaję na patelnię. I tutaj zapomniałam o jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o cynamonie. Zawsze do tego jajka dodaję cynamon, wtedy te tosty na słodko są zdecydowanie smaczniejsze. Nie wiem dlaczego zapomniałam, ale jeśli macie możliwość, to zdecydowanie dodajcie cynamon. I grzanki smażę z obu stron. Gotowe grzanki przekładam na talerz, powiedzmy. Na to układam budyń. A następnie będę układać maliny. Jeśli chodzi o połączenie właśnie budyniu waniliowego z malinami, to po prostu go uwielbiam. Dajcie znać koniecznie, jakie są Wasze ulubione tosty na słodko. Bardzo mnie to ciekawi. I proszę bardzo, tak się prezentuje moje dzisiejsze śniadanie. Być może nie do końca wygląda, ale jest naprawdę bardzo smaczne. Tylko pamiętajcie, aby chleb był chrupki. Na drugie śniadanie dzisiaj będzie taki bardzo szybki, jednoporcjowy deser à la szarlotka. I do jego zrobienia potrzebne będzie oczywiście jedno jabłko. Jabłko będę dusić na patelni, pokrojone w kostkę, z dodatkiem cynamonu. Do tego herbatniki są potrzebne, ja tutaj wyciągnęłam 3 sztuki, ale 2 tutaj zdecydowanie u mnie wystarczą. I do tego skyr waniliowy. Jak szarlotka, to oczywiście musi być dodatek lodów. Szczerze mówiąc, nie znalazłam żadnego innego loda w sklepie o smaku śmietankowym, więc wzięłam tą kostkę i dodam po prostu troszkę ze środka, bez tych wafelków. A jeszcze jeśli chodzi o śmietankowe lody, to bardzo polecam Big Milka. No on jest ogólnie bardzo nisko kaloryczny i jak najbardziej do szarlotki jest rewelacyjny. Wszystko już powiedziałam, także zabieram się za robienie deserku i tutaj zaczynam od pokrojenia jabłka w kostkę. Gdy jabłko jest gotowe, to przekładam je na patelnię, następnie dolewam wodę. Tutaj jak widzicie troszkę cynamon mi się rozsypał, przez to zapomniałam w ogóle pokazać, jak go wsypuję, więc po prostu do tej wody i do jabłka dodałam trochę cynamonu. Ilość cynamonu wedle preferencji. I teraz do pucharku kruszę herbatniki. Na to dodaję skyr waniliowy. Następnie dodaję podduszone jabłka. I jeszcze jeśli chodzi o jabłko, to taka mała informacja. Możecie dodać troszeczkę słodzika, aby było słodsze, ale to wedle uznania. Teraz dodaję, tak jak mówiłam, troszeczkę lodów tylko do smaku. No i całość sypię orzechami, o których na początku zapomniałam powiedzieć. I tak się prezentuje moje dzisiejsze drugie śniadanie, czyli taki bardzo szybki i bardzo prosty deser à la szarlotka. Koniecznie musicie sobie go spróbować, jeśli lubicie takie smaki. Dzisiaj na obiad będą brokułowe kotlety, do tego mizeria, a także ugotowane ziemniaczki z koperkiem. I tutaj do zrobienia tego obiadu potrzebne będzie mięso mielone, u mnie jest to mielony filet z indyka, do tego ugotowane brokuły, ziemniaki, jedno jajko, kasza manna, przyprawy takie jak sól, pieprz oraz papryka słodka, ogórek, bo danie będzie z mizerią, do tego jogurt naturalny, szczypiorek do mizerii oraz koperek do posypania ziemniaków. I tutaj danie zaczynam oczywiście od obrania i ugotowania ziemniaków, bo jak wiadomo ziemniaki zawsze potrzebują najwięcej czasu. I ziemniaki kroję w troszeczkę mniejsze części, aby się szybciej ugotowały. Do miski dodaję mięso, do tego brokuły, kaszę, jedno jajko, a także, tak jak wcześniej mówiłam, przyprawy, czyli troszeczkę soli, troszeczkę pieprzu oraz troszeczkę papryki słodkiej. I całość mieszam. Jeśli chodzi o te brokuły, to moim zdaniem one muszą być ugotowane, bo przez to, że one są ugotowane, to te kotlety w ogóle nie wychodzą suche. Nawet bardzo Jankowi smakowały, a mówił, że jak je zobaczył, to stwierdził, że no mogą wyjść jałowe, ale jednak nie wychodzą, wychodzą bardzo smaczne, także polecam. I tutaj jak widać układam kotlety na papierze do pieczenia i takie kotlety piekę około 25 minut w 200–210 stopniach. Teraz zabieram się za zrobienie mizerii, czyli najpierw obieram ogórka i ścieram go na tarce. Do tego dodaję jogurt naturalny, szczyptę soli oraz troszkę pieprzu i całość mieszam. Wszystko już jest gotowe, także na talerz układam ugotowane ziemniaki i ziemniaki sypię koperkiem. Do tego nakładam mizerię, którą sypię szczypiorkiem. I układam również upieczone kotlety. I tak się prezentuje mój dzisiejszy obiad. Coś bardzo prostego, a naprawdę bardzo smacznego. Dzisiaj na kolację będzie makaron w sosie pomidorowym z tuńczykiem oraz z kukurydzą. I tutaj do zrobienia tej kolacji potrzebny będzie makaron. Ja tutaj już pokazuję puste opakowanie, bo już wcześniej go wstawiłam, aby nie tracić czasu. Do tego cebula, u mnie jest to akurat szalotka. Czosnek, oliwa do smażenia, pomidory z puszki i pamiętajcie tylko, że jeśli wybieracie pomidory z puszki, to zwracajcie uwagę, aby w składzie nie było zbędnych dodatków, takich jak na przykład cukier. Do tego tuńczyk, u mnie jest to tuńczyk z puszki, kukurydza, a także natka pietruszki do posypania. Kolację zaczynam od pokrojenia cebuli oraz czosnku. Na patelni rozgrzewam oliwę. W międzyczasie, jak widać, gotuje mi się makaron. I na oliwie podsmażam cebulkę oraz czosnek. Po chwili dodaję tuńczyka z puszki. I całość mieszam. I jeszcze chwilkę smażę. Na patelnię dolewam pomidory z puszki, całość mieszam, dodaję kukurydzę i przyprawiam szczyptą soli oraz pieprzem. Całość duszę około 5 minut. Po tym czasie na patelnię dodaję posiekaną natkę pietruszki oraz ugotowany makaron i całość mieszam. Kolacja gotowa, także zostało jedynie przełożyć ją do miski. I całość jeszcze posypałam posiekaną natką pietruszki. I tak się prezentuje moja dzisiejsza kolacja, czyli taki bardzo prosty i bardzo szybki makaron w sosie pomidorowym z tuńczykiem oraz kukurydzą. Jeśli lubicie tuńczyka, to powinien Wam zasmakować. I to by było wszystko w dzisiejszym foodbooku. Dajcie koniecznie znać, czy znaleźliście tutaj jakiś przepis dla siebie. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie łapkę, komentarz oraz subskrypcję. To bardzo mnie to motywuje do dalszego nagrywania. I jeszcze taka bardzo mała informacja. Jak chodzi o kolejnego foodbooka, to pojawi się dopiero za 2 tygodnie, z tego względu, że za tydzień są święta, no a wiadomo, że chcę je spędzić z rodziną, nie chcę spędzać czasu przy komputerze, także widzimy się za 2 tygodnie, ale na pewno pojawi się film za tydzień na kanale Janki, także chociaż tyle. Jeśli macie ochotę, to zapraszam właśnie na drugi kanał, bo wtedy pojawią się przekąski na Sylwestra. I pamiętajcie tylko, że w czwartek rusza nasza strona, to ta najważniejsza informacja z dzisiejszego foodbooka. I słyszymy się za 2 tygodnie o godzinie 12.